Chcę się podzielić dzisiaj z wami pewnym poselstwem, które powstało we mnie na skutek wielu rozmów w ostatnim czasie i mam wrażenie, że następuje trochę taka kumulacja zjawiska, o którym będę mówił. Dlatego uważam, że jest to słowo na ten czas. Zresztą ono wiąże się też z tym, co w pierwszej części mówiła dzisiaj na uwielbieniu Agata. Ale po kolei. Chcę wam coś pokazać dzisiaj. Ludzie w świecie przed nawróceniem dzielą się generalnie na dwie kategorie. Ludzi intelektu i ludzi zmysłów. Jest też trzecia kategoria, to jest pewnego rodzaju hybrydy, które mają wymieszane, ale zawsze albo zmysły, albo intelekt będzie dominujący. Tak sobie idą przez to życie, tak? Ludzie intelektu funkcjonują w oparciu o zdobytą wiedzę, o teorie, których się nauczyli, definicje. Ja, mówiąc o ludziach intelektu, ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie jakichś wybitnych intelektualistów. Absolutnie nie. Nie chodzi tutaj o ludzi, którzy mają jakiś tam wyczesany, wysoki poziom wiedzy. Nie, ja mówię bardziej o sposobie podejścia i ocenie rzeczywistości. Ci ludzie, oni definiują świat na zasadzie przyjętej nauki i praw, których się wyuczyli. To właśnie ta wiedza, w różny sposób przyswojona, ona wyznacza ich horyzonty życiowe. Ta wiedza. Już opanowana sytuacja? Dobrze. I teraz dalej też ta wiedza daje im poczucia bezpieczeństwa, jeśli się poruszają w sferach, które są z nią zgodne, lub poczucie zagrożenia, jeśli wkraczają w zupełnie inne obszary. Generalnie wypierają to, czego do tej pory nie przyswoili, jako wiedza, która była. Wypierają to. Nie czują się przy tym bezpiecznie. Ich umysł tego nie zaakceptował. I teraz, dla człowieka intelektu prawdą będzie to, co on jest w stanie wykazać za pomocą zdobytej przez niego wiedzy. To będzie prawdą, tak? Aksjomatami, czyli rzeczami, które nie wymagają dowodzenia, uznaję się ja je za pewniki, tak, jest wszystko to, czego się nauczył. To jest jedna kategoria, umysł, tak? Ci ludzie przeżywają swoje życie gdzieś tam na tej wiedzy, która intelektualnie zgromadziła się w ich umyśle. Druga kategoria osób to ludzie zmysłów. Oni odbierają rzeczywistość, ale nie tylko odbierają, ale funkcjonują w tej rzeczywistości za pomocą swoich zmysłów. Zalicza się do nich, jest pięć takich podstawowych zmysłów, o których się mówi. Pierwszym jest wzrok. Ja widziałem. Ale ja widziałem. Widziałem. Najważniejsza rzecz. Widziałem na własne oczy. Koniec świata. Koniec tematu. Ja widziałem, tak? Drugi zmysł. Słuch. W telewizji mówili. Na internetach mówili. Na konferencji chrześcijańskiej mówili. Koniec. Zapieczętowane. Dalej mamy dotyk, mamy węch i mamy smak. Ale ja tak czuję. Ale prawda jest taka, ale ja tak czuję. Rozumiesz? Byłem tam i czułem. Czułem. Czułam. Najważniejsze. Człowiek zmysł. Koniec, nie przemówisz do niego. Tak funkcjonuje. Czuję, nie czuję. Widzę, nie widzę. Słyszałem, nie słyszałem.
Dla tego człowieka prawdą jest to, co widzi i co odczuwa. I naprawdę, jak zanurkujecie sobie w tym, tak przed nawróceniem, to jest norma. To są takie dwie kategorie ludzi. I albo się w jednej, albo w drugiej się poruszamy, albo w jednej i drugiej, z drugą się stykamy, tak? I teraz okoliczności, których doświadcza człowiek, który jest człowiekiem zmysłów, są dla niego niepodważalne. Okoliczności są najważniejsze. No przecież ja czuję. Przecież ja widziałem. Przecież ja tego dotknąłem, tak? Wywąchałem tego. Albo nie. Bo to różnie bywa. Więc to są jego aksjomaty. To, że widział, czyli to są jego pewniki, tak? Widziałem, czułem. Ja na przykład przed nawróceniem byłem człowiekiem intelektu. To nie chodzi, jak powiedziałem, to nie chodzi o to tam, że trzeba być tam wybitnym intelektualistą, bo takie postacie też występują. Nie. Chodzi o to, jak postrzegałem rzeczywistość. Miałem wiedzę, teorie, które sobie przyswoiłem i w nich się poruszałem. To nie oznacza, że ja nie miałem odczuć. Ja miałem odczucia, ale ja się przy podejmowaniu decyzji nie kierowałem odczuciami. Ja się poruszałem na kanwie mojego intelektu. Takim byłem człowiekiem. Żyłem swoim umysłem, tak? Ale po co ja o tym mówię w ogóle? Dlaczego ja o tym mówię, tak? Taki się wydaje teoretyczny wykład na temat tego, jak żyją ludzie przed nawróceniem. Bo masa chrześcijan w praktyce, po swoim nowym narodzeniu, nie żyje wewnętrznym człowiekiem, nie żyje prawami ducha, tylko nadal żyje albo swoim umysłem, albo swoimi zmysłami. Duch jest narodzony na nowo, tak? Ale dalej jest ważne, co widziałem, co czuję, tak? I co mam w głowie. A przecież głowa nie zmienia się z chwilą nowego narodzenia. Nie zmienia się. Jeśli ktoś był człowiekiem intelektu, to po nowym narodzeniu ma odrodzonego ducha, ale jego głowa wypełniona jest tymi samymi koncepcjami. System jego zarządzania w życiu jest taki sam, jak był. On to może zmienić, tak? I zaraz będziemy sobie o tym mówić. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 12-14. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości. Nie głosimy tego intelektualnie. Nie głosimy tego intelektualnie. Nie wyjaśniamy prawd Bożych. Nie tłumaczymy prawd Bożych. Głosimy je. Głosimy prawa ducha. Ale nie przekonujemy nikogo intelektualnie, żeby on to pojął w swoim wąskim intelekcie i zaakceptował. Lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Duchową miarę do duchowych rzeczy. A człowiek zmysłowy, druga kategoria, przed chwilą był człowiek intelektualny, teraz człowiek zmysłowy, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, są dla niego głupstwem. Przecież widział. Przecież czuł. Przecież słyszał. Na własne uszy. I na własne oczy, tak? I nie może ich poznać. Nie może ich poznać. Dopóki porusza się w swoich zmysłach, nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać, a nie zmysłami. Agata mówiła dzisiaj a propos dyscypliny duchowej, tak? To właśnie, wiecie, to o to chodzi. My mamy też, jakby, musimy zrozumieć to, zaakceptować i wdrożyć, że my żyjemy wewnętrznym człowiekiem. Mamy przeżywać wewnętrznego człowieka. Mamy przeżywać i stosować prawa ducha. Niezależnego od intelektu i niezależnego od zmysłów człowieka. Niezależnego. To są odrębne w ogóle kanały. One się tutaj nie łączą, tak? I tylko takie życie. Zobaczcie, co tu jest napisane.
do wiedzy, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Co to jest? To jest to człowiek, który żyje wewnętrznym człowiekiem, tylko on, tak, jest prowadzony właściwie, właściwie wzrasta i poznaje właśnie, czym go Bóg łaskawie obdarzył. I szeroko, generalnie, jako wszystkich dzieci Bożych i jego indywidualnie. W ten sposób. Wiele osób ma taką tendencję, że po prostu zamiast przyjąć pewną prawdę, zgodzić się z nią, podjąć decyzję, będę posłuszny tej prawdzie, to chcą je w myślach swoich przerobić. Teoriami światowymi, którymi przesiąknęli. I kopią, i kopią, i kopią. I setny raz mnie pytają, mi się żygać chce w ogóle. Prosta prawda, zgódź się z tym. Zgódź się z tym po prostu. Co będzie? Nie wiem, co będzie. A kto z nas wiedział, co będzie, jak oddawałeś życie Jezusowi? Nikt nie wiedział, co będzie. Nikt tego nie był w stanie zaplanować, wyreżyserować. A teraz nagle wszystko muszę sobie ułożyć w głowie tą prawdę. Buntownik jesteś. Bo nie chcesz stosować to w prawach ducha, tylko chcesz po swojemu. Twój intelekt jest wyżej niż wewnętrzny człowiek. Musisz przekonać swój intelekt. Wewnętrzny człowieku, przekonaj mój intelekt. Przekonaj. Pomyślmy o tym. Ja tylko patrzę, jak ludzie siadają w swoich fotelach, zaczynają myśleć i tak gasną. Gasną. Przyjęli jakąś lewą myśl i tak w ogóle, o, już tak, już go nie ma. A później jak się skurczy, to się wyturla też z kościoła. Wyturla się w ogóle gdzieś. Intelektualnie życie przeżywał. Zobaczcie, choć poruszamy się na kanwie nauki apostolskiej, tak? I to jest świetne, co mówiła dzisiaj Nina a propos świadectwa też Basi, tak? To nikt z nas w swoim intelekcie nie pochwycił wszystkiego. Jeszcze wszystkiego nie przetransferowaliśmy z ducha do naszego umysłu, tak? Nie wszystko. Mamy to błogosławieństwo, że jesteśmy w nauce apostolskiej, tak? Ale teraz nie możesz ograniczyć Boga do aktualnego twojego intelektualnego zrozumienia. Bo zaraz twoje będzie bardziej Mojsze, ale to, co się dzieje obok i świeży powiew, to nie. To demoniczne. I to, co mówiliśmy kiedyś, patrząc na religię, może się wkraść do ciebie. U mnie jest najbardziej Mojsze. Najbardziej święte i najświętsze. Tak, poruszasz się w nauce apostolskiej, która podnosi życie, wyposaża, możesz wiele zrobić. Ale nie zamykaj i nie ograniczaj Boga w swoim intelekcie, bo ty czegoś nie rozumiesz albo nie miałeś jakiegoś doświadczenia. Bo nie miałem takiego doświadczenia, to nie Duch Święty. Bo u nas to tak nie ma. Nie? Człowiek intelektualny powie, można leżeć przed Panem tylko na twarzy, tak? A mi się zechciało dzisiaj na boku poleżeć. I jeszcze nie tylko żona do mnie przyszła, ale żona i siostra. I oparły się o mnie. Zgorszenie! Gdzie? W którym wersecie? Pokaż mi to, bracie. Wyjaśnij mi to. Bo ja, mój intelekt nie załapał takiego wersetu. Nie pamiętam. To musi być z diabła. A mi się tak bardzo chciało na boku poleżeć. Kochani, więc nie według ludzkiej intelektualnej mądrości i nie według zmysłów człowieka, tak? Do duchowych rzeczy mamy przykładać duchową miarę. Zobaczcie, nie przykładamy miary intelektualnej i nie przykładamy miary odczuć. To nie ta miara. To nie to mierzymy teraz. Nie to mierzymy. Nie możemy. Nie możemy w tą stronę pójść, tak? Były ciarki po plecach, czy nie były na uwielbieniu? Jak były, to było, o, fajnie było. A miałem odczucia, och, taki prąd mi tam, och, przeszedł, takie ciary miałem. Tak, to nagminnie, wiecie, to... Ale zobaczcie to, co mówi to słowo, że ani człowiek intelektualny, ani człowiek zmysłowy nie jest w stanie prawidłowo przyswoić rzeczy, które są z Ducha Bożego. I to jest ważna informacja, bo jak ja czytam takie rzeczy, to one mnie też pionują, tak? Bo to nie chodzi o zabawę, nie chodzi teraz o definicję, dzielimy sobie na zbiory, a ty jesteś taki, ten jest bardziej taki, koniec, i po co, tak? Chodzi o to, że jak człowiek porusza się na kanwie swojego intelektu albo swoich zmysłów, to nie przyswaja prawidłowo, nie przyswaja.
słyszy, ale ta wiedza jest... Ale te prawdy Boże są jakby obok Niego, na zewnątrz. Niby są w Jego duchu, ale co z tego, jak On na poziomie świata, z którym się komunikuje, duszy i swojego ciała, On w ogóle tego nie zna tego. To jest gdzieś tam zamknięte, zakorkowane. Tam mam przykłady. I powiedzcie mi, jak to intelektualnie albo zmysłowo wyjaśnić? Ja myślę, że tak, byłem w tym tygodniu dwa razy w Białymstoku i w środę mieliśmy grupę domową. I przyszła taka dziewczyna z mężem, ona wierząca, on niewierzący, diagnoza nowotwór piersi. I wszedł mąż, no bo niewierzący, ale no lepiej pilnować żony, nie wiadomo gdzie idzie, jakiś sekciarz. Ja mu się nie dziwię, też bym poszedł. Siedział, bardzo sympatyczny chłopak. No ale słuchajcie, przychodzi z żoną. Żona lat, nie pamiętam, 36-38, nie? Ma diagnozę. Nie? Potrzebuje uzdrowienia. No przychodzi człowiek intelektu. A ja siedzę i mówię. Rozmawiam z nią. Od 2000 lat jesteś zdrowa. On patrzy na mnie. Jak to? Ma 38 lat. Jak to od 2000 lat jest zdrowa? W ogóle jak to jest zdrowa, jak ma diagnozę? Sympatyczny, więc tam nic niczego nie powiedział, ale widzę po mimice, po twarzy jego, tak, że no, nie zgadza mu się. No. No nie mogą się kulki tutaj zderzyć. No i teraz wyjaśnij komukolwiek za pomocą zmysłów albo za pomocą intelektu, że uzdrowienie dokonało się 2000 lat temu. Przekonaj kogoś do tego. Człowiek tu maksymalnie, nie wiem, 120 lat żyje, tak, od 2000 lat jesteś zdrowy. Ale zobaczcie, bo to o to chodzi. Nie tłumaczymy. Nie tłumaczymy. Są prawa ducha i są intelektualne koncepcje. Nie? Nie tu wytłumaczysz komuś, kto, patrzcie, ktoś odczuwa ból i widzi, no ja tak miałem. Siedziałem, jak miałem mieć operację kolana z łękotką. Siedziałem przy biurku ze zgiętym kolanem, które mnie bardzo bolało. Odczuwałem ból. Miałem wyniki, co ja to wtedy robiłem za badanie? Rezonans robiłem. Wiadomo było, że tam mam mieć postrzywane, wycinane coś, to mam jedno przed drugim. Czyli tak, zmysły mówią, boli, intelekt mówi, jesteś chory. A czy tam w ogóle Biblię czy słucham nauczania, jesteś zdrowy? Mówię, co jest? Jak to ugryźć teraz, no? No przecież czuję, że mnie boli, nie? No ale byłem otwarty naprawdę, więc usłyszałem to w ogóle. Zdecyduj. Co jest dla ciebie prawdą? Zdecyduj, tak? Się przebijesz się, albo się nie przebijesz przez to. Dalej, wyjaśnijcie mi proszę, albo nie, bo no właśnie powiedzcie, jak można wyjaśnić komuś, przekonać go intelektualnie lub zmysłowo, że jest zaopatrzony finansowo i jest bogaty, jak on widzi swój pusty portfel. No, przekonaj go. Weź mu daj argumenty takie, żeby jego intelekt zaskoczył. A? Albo żeby poczuł banknot. No nie poczuje, pusto jest. Pustką pachnie. Ale mówimy o pieniądzach. O konkretnej rzeczy teraz. Nie o sercu. Jak go przekonać do tego? Jak podejść do niego w ten sposób? Dalej. Jak powiedzieć na poziomie zmysłów, czyli odczuć, lub na poziomie intelektualnym, komuś, kto permanentnie odczuwa samotność, że Bóg go nigdy nie opuści. Wiecie, i tak jest wszystkim. I tak byśmy mogli godzinami stać i po prostu mnożyć. I teraz o to chodzi, że wiele osób po nawróceniu przestaje żyć wewnętrznym człowiekiem. Przestaje przyjmować te prawa. Przestaje patrzeć w ten sposób. Jakby w pewnym sensie wraca do tego postrzegania, jak był intelektualnie patrzył na rzeczywistość, to patrzy, jak zmysłami, to zmysłami. Zobaczcie, w te rzeczy, które wymieniłem, my mamy wierzyć, nie? No z wiary mamy żyć, no sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nie wyjaśniamy wszystkiego intelektualnie. Wierzymy w to i koniec, no ja nie wiem, ja wielu rzeczy nie jestem w stanie intelektualnie wytłumaczyć, już nawet nie próbuję. Bo jak się uleczałem z mojego intelektualnego patrzenia, to próbowałem sobie wytłumaczyć. Próbowałem sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, no ale właśnie w takich sytuacjach dochodziłem do ściany, nie? Od 2000 lat jestem zdrowy, tak? Brakło mi argumentów. Czyli nie wyjaśniamy,
na podstawie naszego intelektu lub tego, co widzimy czy odczuwamy, tylko wierzymy w to, nie? I teraz wiecie, bo to jest ważne, nasze podejście jest ważne. Choćbym, nie wiem, nie czuł zapachu, jak masę ludzi miało po COVID-zie, nie? A słowo mówi co? Że jestem zdrowy, tak? Więc jak jestem zdrowy, to mój węch jest doskonały. Jest doskonały czy nie jest doskonały? To uznam to, że mam węch doskonały. Uznam to. Jaka to miara? Duchowa. A ktoś to będzie, ale nie czuję. To zmysłowa miara. To nie do tego. Nie, to się nie nadaje. Musisz uznać. Tak się sięga po rzeczy Boże w ogóle. Tak się sięga po manifestacje. Tak się w ogóle, tak się żyje. Duchowa miara. Zobaczcie, to jest też ciekawe. Tak sobie pisałem, to mi się skojarzyło. Definicja kłamstwa w chrześcijaństwie. Jest ich masę. Zauważyliście? Ludzie intelektu to w ogóle funkcjonują, tak? Okej, że coś jest niezgodne z jakąś, nie wiem, kłamstwo to coś, co jest niezgodne, nie wiem, w świecie powiedzą z teorią Darwina, czy z czymś, jakąś definicją, z prawem Pitagorasa, no w ten sposób będą postrzegali, tak? To mu się nie mieści w tym, czego się nauczył gdzieś, tak? Nie mieści mu się. Właśnie nauczył się na szkole biblijnej, że pod wpływem mocy Ducha Świętego możesz paść na twarz, nie? I teraz każdy inny upadek jest demoniczny. Nie? Więc to jest kłamstwo, to nie jest prawda Boża, że ktoś na plecach leży albo na boku. Ale ludzie zmysłów powiedzą, ale widziałem cię, nie kłam. Widziałem cię, słyszałem, czułem. A znają twoje intencje? Wiedzą, co ty w ogóle robisz, na jakim prawie ty stajesz? Wiedzą czy nie wiedzą? Ktoś widział, tak? A może mu się wydawało, że widział? Zobaczcie, a człowiek duchowy będzie rozsądzał to według prawdy. Zgodne z prawdą, niezgodne z prawdą, tak? Widzi chorą nogę, powie, jestem zdrowy. Kłamstwem jest choroba. Nie powie, jestem chory, ale mogę zostać uzdrowiony przez Pana, bo Pan jest wszechmogący. Nie. Ja słucham czasami tak też, wiecie, między wierszami, co mówią ludzie właśnie, jak pojmują kłamstwo. Bardzo często albo intelektualnie, albo zmysłowo. Zobaczcie, my czytamy w Słowie, że mamy bezpośredni dostęp do myśli Chrystusowej, tak? To prawda. Amen. Ale to nie oznacza, że na dzisiaj w głowie każdego chrześcijanina są tylko myśli Chrystusowe. No proszę was. Gdzie mamy dostęp do myśli Chrystusowej? Gdzie one są zdeponowane? Gdzie? W naszym duchu, tak? Tam są zdeponowane myśli Chrystusowe. Nasza głowa po nawróceniu ma bardzo dużo różnych dziwnych myśli. Światowych myśli, słabych myśli. My się mamy zanurzać, tak? W Słowie i mamy się modlić, nie? I w ten sposób w ogóle, żyjąc tym świętym życiem, coś, co się staje takim po prostu banałem czy sloganem, umiłowując właśnie prawdę, dochodzi do transferu z ducha do duszy. Coś wypieramy, jakieś śmieci wypieramy, jakieś fałszywe myśli i zastępujemy je prawidłowymi myślami, tak? Bo jesteśmy na nich skoncentrowani, bo się modlimy do nich, tak? Ale my musimy je, słuchajcie, wykopać, jak górnicy. Trzeba pójść do kopalni na kopalni zasadach. Wjechać pod ziemię, ubrać się odpowiednio i kopać w ciemnościach. I kopać. I kopać. Widzieliście kiedyś, żeby węgiel sam przyszedł do górnika tylko dlatego, że ktoś jest górnikiem? Ja jestem górnik, mam legitymację. Dzisiaj zostanę sobie przed telewizorem na kanapie, otworzę czteropak piwa i autorytetu użyję teraz. Węgiel, przychodź w imieniu Jezusa. Przychodź, węgiel. Przychodź tutaj. Przychodź. Cały balkon, piwnica w imieniu Jezusa. Przychodź teraz. Jakoś, kurczę, nie działa. No nie działa. I chrześcijanie chcą tak samo.
Życie wewnętrznego człowieka, etam, modlitwa. Etam. Myśli, przychodzić do mnie. Jak mają przyjść? Jak tam jest 2000 czy 2 miliony w ogóle lewych toków myślowych, które nie zostały wywalone. Nie zetknęły się z prawdą Bożą jeszcze. Nie ma kopania. Myśli Chrystusowe nie przyjdą same do człowieka, tylko że oddał on życie Jezusowi. Znaczy mówię teraz o duszy człowieka, o jego umyśle. Nie mówię o duchu, bo w duchu są cały czas. Od momentu, jak narodził się na nowo. I teraz fajne jest to, że zarówno ludzie intelektu, jak i ludzie zmysłów, oni szukają później owoców Ducha Świętego. Szukają. I teraz jak widzą, że ich nie ma, to się frustrują. U mnie nie działa. U mnie nie działa. Stary, robiłem wszystko. Nie działa u mnie. No tak, no bo Bóg kłamie, nie? Albo ciebie olał. Rodzice cię olali, nauczyciele cię olewali, a teraz Bóg cię olał, widzisz. Takie masz przekleństwo wieczne na sobie. Jesteś jak Jerycho, nie? Ewangelia Mateusza 7,18 mówi tak. Złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Drzewo intelektu nie może rodzić owoców ducha. A drzewo zmysłów również nie może rodzić owoców ducha. Naprawdę. Do duchowych rzeczy musimy przykładać duchową miarę. Nie możemy tego rozsądzać zmysłami. I nie możemy tego rozsądzać intelektualnie. Nie możemy. Bo się wywalimy. Galacjan 5, 22-25 a propos tych owoców, tak? A owocem Ducha Świętego jest miłość, zadowolenie, spokój wynikający z dobrych relacji z Bogiem i ludźmi, umiejętność oczekiwania bez względu na życiowe trudności, pożyteczna rzetelność, dobroć, wierność, okazywanie przychylności, samokontrola. Ci, którzy wydają te owoce, nie potrzebują wytycznych praw, ponieważ ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoją starą, cielesną naturę wraz z jej namiętnościami i rządzami. I teraz, jeśli żyjemy jako odrodzony duch, posiadając nową naturę, to postępujmy też według nowej natury Chrystusowej. Według tej natury. Według wewnętrznego człowieka, a nie jakkolwiek. Bo mam takie myśli. Albo bo widziałem coś. Widziałem coś. I co z tego, że widziałeś? To spokutuj z tego. To się pomóc, żeby nie widzieć, jak ci to przeszkadza. My jako ludzie narodzeni z Bożego Ducha i wszyscy chrześcijanie muszą zmienić swoje nawyki i sposób myślenia i funkcjonowania. Zmienić nawyki. Zmienić nawyki. My żyjemy wśród ludzi intelektu i zmysłów. Na co dzień obracacie się wśród ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha. W pracach, wszędzie. Oni tak postrzegają rzeczywistość. Albo jakaś wiedza, teoria, pokaż mi to, udowodni na takiej czy na innej płaszczyźnie. Albo zmysły. Czuję to. Czuję, widzę. Musimy to rozumieć. Mi się przypomniało, jakiś czas temu robimy ewangelizację w Białymstoku. Stoimy na rynku Kościuszki. Jak akurat stoję. Julita głosi. Idzie taki starszy pan. Płaszczyk, czapeczka. Taki elegancki, ale takie 8 dych, nie? Idzie sobie, mówię, okej, mówię taki, mówię, profesorek, mówię, profesor, mówię, widać, że w ogóle jakiś taki trochę dystyngowany, nie? I podchodzi do naszego potykacza. Ja podjarany, mówię, dobra, niech posłucha trochę tej Ewangelii teraz, nie? Patrzę, mówię, do której strony podchodzi? Czy tam, gdzie jest napisane uzdrawianie chorych, uwalnianie zniewolonych, to zaraz dam mu chwilę, podejdę, zapytam, zaproponuję uzdrowienie. Czy z tej drugiej strony, gdzie mamy spotkanie? Patrzę, się tak stoi, patrzy, o tej strony, gdzie mamy nazwę kościoła, tak się przygląda. Julita głosi w mocy, jest w ogóle namaszczenie. Ja stoję, zacieram ręce, a mówię, zaraz pogadamy, mówię, będzie... I on taki stoi, nie? I podchodzę do niego, mówię, dzień dobry, nie? A on, to pan jest tutaj też? Ja mówię, tak. Proszę pana, tu jest błąd. Tu nie powinno być Kościół Dzień Zbawienia, tylko Kościół Dnia Zbawienia. Słuchajcie, on tam stał,
Ja takiego kardia w ogóle mówię, nie. Ewangelia jest głoszona w ogóle, życie jest głoszone, ale przez umysł profesorka nie przebiła się Ewangelia, bo mu się gramatyka nie zgadzała. I on mi stoi i tłumaczy, że tak się nie odmienia, to jest błąd. Próbowałem coś do niego powiedzieć, nic kompletnie. Ten człowiek widział tylko to, dnia zbawienia, dzień zbawienia, błąd w ogóle. Tak, wąsko, tak. Profesor, który mógł narodzić się na nowo. Gramatyka go powstrzymała. Jego intelekt siedział na tronie. No tak. Siedział na tronie. Intelekt, kurczę. Wiecie, tak samo jest z ludźmi emocjonalnymi, nie? Którzy w ogóle postrzegają rzeczywistość za pomocą zmysłów. Widzieliście już nieraz w historii naszej wspólnoty ludzi, którzy wychodzili i mówili: o, to mój dom! A, to moje miejsce na zawsze! Jak ja kocham Boga, że was poznałem, czy poznałam, jesteście... A, piski, a nie... Takie piski nieraz tu były. Ktoś chodził w drzwiach, nie widział daleko... A, moi, nie? Mija tydzień, ich nie ma. Ja mówię, zapewne prawda się zmieniła przez ten tydzień, nie? Zmieniła się prawda i nie ma. Słuchajcie, tak, to są bardzo dziwne rzeczy. I teraz, wiecie, ja trochę to obśmiewam, ale chcę wam coś pokazać też, bo dochodzimy do sytuacji paranoicznych. Jakiś czas temu usługiwaliśmy z Julitą pewnemu małżeństwu, które rosło, chciało mieć z nami kontakt. Pani w tym małżeństwie była bardziej emocjonalną osobą. Wiedzieliśmy, że ona bardziej porusza się na kanwie swoich zmysłów, odczuć, które ma. Wzięli ślub, głosili Ewangelię po ślubie. A dzisiaj jest tak, że on się trzyma prawdy, a ona uważa, że przed ślubem ktoś z Kościoła Mocy nasypał jej narkotyków i tylko dlatego wyszła za mąż i tylko dlatego głosiła Ewangelię. Zapewne to byłem ja i Julita, bo byliśmy najbliżej nich. Więc ludzie intelektu, bójcie się zbliżać do nas. Nie wiem, słuchajcie, śmiejemy się z tego, ale to tak naprawdę nie jest śmieszne. To jest dramat. To jest dramat. Ona naprawdę w to wierzy. To nie są emocje, to nie jest chwila uniesienia, wykrzyczenie komuś czegoś złości. Ona na dzień dzisiejszy tak wierzy. To już zostawmy ją, to nie chodzi o tą osobę, tak? Ale chodzi o mechanizmy. Chodzi o mechanizmy. Żeby nie podchodzić do tego, wiecie, tak naprawdę jak do... tylko do jakiejś zabawy. W ogóle taka myśl mi przyszła, sobie zapisałem, że chrześcijanie to nie czujniki. Zauważyliście? To taka prosta rzecz w ogóle. To nie czujniki. Czuję to, czułem tamto. Czułem taką atmosferę, nie czułem takiej atmosfery w ogóle, czujnik. Muszę sobie kartkę przełożyć. Bo strzymacza nie wziąłem. I teraz wiecie, ważne jest to, żeby zdobytą wiedzę w chrześcijaństwie, naukę apostolską, bo ona przychodzi jako wiedza, tak? Żeby ją przeżywać. Kiedy się modliłem ostatnio właśnie, Duch Święty powiedział do mnie właśnie, że jakby też to podkreślił, może banał, ale my nie mamy być znawcami słowa, a wykonawcami słowa. A różnica jest ogromna. Nie znawcą słowa, który jest dumny, że jego intelekt w ogóle jest nafaszerowany informacjami. My się wyprowadzamy teraz, robimy przegląd różnych rzeczy i wyrzucamy różne rzeczy. Między innymi przywieźliśmy książki, których używamy, ale doszedłem też do tych książek, których nie używamy. Słuchajcie, ja sobie uświadomiłem, jak ja funkcjonowałem. W związku z tym, że jako człowiek intelektu funkcjonowałem wśród ludzi intelektu i chciałem być spoko, więc jechałem sobie do Empiku na przykład,
kupowałem sobie książki historyczne, które mnie w ogóle nie interesowały, ale się, historyczne, ale się czułem taki bardziej dystyngowany, taki mądrzejszy, jeszcze bardziej taki intelektualny. I tak sobie je kupowałem. I przeglądam sobie w piątek te książki, robię kupkę. Mówię, po cholerę ja to brałem. Nigdy mnie to nie interesowało. Nigdy. Nigdy. Ale jakąś wiedzę tutaj postałem, w Empiku tam poczytałem. Tam dwie strony. Tam, Mądraliński taki. Jakąś tam wiedzę. Wiedzę przyjął. Tak, że on je też kupowałem. Żebyś nadążała za mną. Słuchajcie, no tak jest, no. Intelekt musi się rozwijać, oczywiście, że się musi rozwijać, ale on musi być poddany prawom ducha. On nie może sprawować zarządu. Nie może zarządzać intelekt, słuchajcie, bo to są te subtelne gdzieś tam później granice. Czyli co trzeba zrobić z intelektem najpierw, jeśli ktoś tego do końca nie zrobił? Zgwałcić go. I to bez gry wstępnej. Tak, bez rozmów. Intelekcie, porozmawiajmy teraz, nie, po prostu siłą. Trzeba go zgwałcić i dopiero można w jakikolwiek sposób zaczynać przyjmować pewne prawdy, kiedy on jest spacyfikowany. Bo ja tak widzę, że ludzie tak czasami mówią, tak się pieszczą właśnie, tak, że tutaj zobaczmy, porozważajmy to na poziomie intelektualnym, czy jednak to jest prawda, czy nie. A kiedy wiedzę przeżywamy, a nie tylko przyjmujemy, to jest nawet fajne. Ja miałem ostatnio takie doświadczenie, bo ja z matematyki zawsze byłem dobry, ale powiedzmy, no, nie kręciła mnie jakaś tam geometria, tak? No okej, zawsze to przechodziłem, ale fajnie jest stosować wiedzę, którą się zdobywa. Mieliśmy tak, że musieliśmy tam do podatku zgłosić dom, w którym mieszkamy, a człowiek, który nam przekazać całość dokumentów, wyjechał na parę tygodni, więc pani mówi, musi pan sam obliczyć powierzchnię, nie? No i tam u góry mamy skosy. Jest taką, wiecie, radością. Wziąłem sobie tą miarkę, narysowałem sobie, jak wygląda układ góry, gdzie są tam wycięcia i chodziłem, mierzyłem tu 1,40 m do zera i podzieliłem to wszystko na prostokąty, nie? Na prostokąty, do 1,40 m, 2,20 m, dałem pewne wymiary, policzyłem, pyk, jaka fajna radość, nie? Ale to jest wiedza stosowana, tak? Wiedza przeżywana, a nie wiedza, która gdzieś tam mi leży z boku i powoduje, że głowa mi puchnie i że mi ciężko, szyi ciężko tą głowę nosić. Ale to jest jedna część, o której wam chciałem powiedzieć. To, co powiedziałem teraz, bo teraz chcę ją połączyć z drugą rzeczą, żeby to tak zebrać razem. Ewangelia Jana 1:35-38. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami i ujrzawszy Jezusa przechodzącego rzekł, oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? Wiecie, ja nie wiem, co się dzieje z moim umysłem, ale generalnie ja coraz bardziej wyciągam głębie i zanurzam się w te proste rzeczy. W pytaniu, czego szukacie, zawarty jest duży materiał. Duży materiał, szczególnie jeśli go połączymy z tym, o czym mówiłem. Czego tak naprawdę szukasz? Ja chcę, żebyś sobie zadał dzisiaj pytanie. Bo to pytanie często zadajemy do ludzi nienawróconych, tak? Głosimy Ewangelię, pytamy, czego szukasz. Ale teraz ty. Czego szukasz? Czego szukasz w ogóle w chrześcijaństwie? Poglądaj się w tym. Co chcesz znaleźć w swoim życiu? Co się znajduje na wierzchołku? Na szczycie, powiedzmy, tak? Tej hierarchii. Na czym ci najbardziej zależy? Pamiętaj, to nie konkurs. Tu się nie odpowiada, żeby ktoś się poczuł usatysfakcjonowany, że to dobra odpowiedź. Tu chodzi o to, aby każdy sam rozsądzał w swoim życiu. Szukasz zdrowia? No bardzo dobrze trafiłeś. Bardzo dobrze trafiłeś, tak? To twoje dziedzictwo z krzyża. To twoje dziedzictwo. Amen, absolutnie. A czego będziesz szukał, jak już sięgniesz po swoje uzdrowienie? Czego będziesz chciał? Szukasz pieniędzy? Lepszej pracy? Większego mieszkania? Samochodu? Bardzo dobrze trafiłeś. To twoje dziedzictwo z krzyża. Absolutnie jest twoje.
A jak będziesz żył, jak już to osiągniesz? Jak już to będziesz miał? Jak będziesz żył? Szukasz męża? Szukasz żony? Bardzo dobrze trafiłeś. Bo Bóg jest swatem, tak? Ale jak będziesz żyć, jak już znajdziesz męża czy żonę? Jak będziesz żyć? Wiecie, to wszystko, co wymieniam, jest dobre. To jest dobre, tak? Bo Bóg jest dobry dla nas. To jest dobre. I to się należy nam z krzyża i my to bierzemy. Tylko wiecie, my jako ruch apostolski, który chce zmieniać w ogóle wszystko w tym kraju, musimy zadać sobie pytanie, bo czy to jest wszystko, czego my chcemy? Indywidualnie. Na przykład te rzeczy, które wymieniłem. Czy one są rzeczywiście najważniejsze? Bo zwróćcie uwagę, że to, co powiedziałem, to jest zaspokajanie potrzeb. Różnych potrzeb. One są, okej. Ale w tym nie ma głębi. W tym nie ma głębi. Chcę, mam, proszę, jest twoje. Szukasz popularności? Bardzo chcesz zaistnieć? Dlaczego? Bo rodzice mówili, że się do niczego nie nadajesz? Albo nauczyciele? I teraz co? Powiem. I kto tu ma rację? I kto tu pana poznał? Ha? Mówiliście, że się do niczego nie nadaje? Że nie znam, że nie osiągnę sukcesu? Barany jedne? Ha! To ja znam Jezusa, ja! Moje jest bardziej Mojsze! Moje! Ha! Teraz mogę iść z głową wyprostowaną do góry. Subtelne rzeczy, ale ważne. Co jest ważniejsze dla was, przyjaciele? Ja uważam, że nie ma niewygodnych pytań. Nie ma niewygodnych pytań. Co jest dla was ważniejsze? Osobiste przeżywanie Boga czy publiczna służba? Mówię to ze świadomości, tak? Tego, że jesteśmy częścią ruchu apostolskiego, który jest ukierunkowany na zewnętrzny wpływ. Ale co jest ważniejsze na poziomie twojego funkcjonowania? Jak sobie to układasz? Jak się w tym poruszasz? Co wynika z czego? Co jest pierwsze? Jak jest to pogodzone? Zobaczcie, w jaki sposób, to oczywistości, ale w jaki sposób Jezus powołuje uczniów. Ktoś mi ostatnio powiedział, rozmawiałem z kimś, mówię, że zobacz, jak właśnie Jezus powołuje, bo podobną rozmowę przeprowadzaliśmy, on mówi, powoływał. Ja mówię, wiesz co? Jezus wczoraj i dzisiaj i na wieki ten sam. Jeśli 2000 lat temu powoływał w określony sposób, to dzisiaj on nie zmienił zdania. Tu się trochę okoliczności na ziemi zmieniły, ale jeśli chodzi o koncepcję i powołania, one wyglądają podobnie. Ewangelia Mateusza 4,19. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. To tak fajnie się czyta w książkach historycznych, nie? Jakieś tam odległe postacie w ogóle, duszy nie mieli, nic nie mieli, nic nie przeżywali w ogóle tam. Nie mieli swoich rodzin, swoich odpowiedzialności, nie mieli swoich, nie wiem, zobowiązań, swoich długów. To ja mam tylko tak. To ja mam. Oni mieli inaczej, oni mogli pójść tam. A jak Jezus mówi do nich tam? Pójdź za mną. Kiedy? Teraz. Ale jeszcze tylko te sieci tutaj naprawię i te sieci jeszcze tylko zaniosę, tak? Bo wiesz, to nie inaczej, Jezu. To pomóż mi teraz, pobłogosław mi tutaj i pomnóż mi, żebym miał jeszcze 3 kolejne sieci, tak? I jak będę je miał, to za tobą pójdę, bo tu wiesz, zostawię żonie, dzieciom, wszystko zostawię i pójdę. Jezus tak nie rozmawia. I Jezus tak nie powołuje. To nasze głowy tak myślą czasami. On tylko po prostu szedł i mówił, pójdź za mną. Pójdźcie za mną. Totalna zmiana perspektywy. Totalna zmiana priorytetów. Totalna. Totalna. Taka wiecie, tak jak człowiek to zanurkuje, to dla przeciętnego człowieka to jest coś, co go z butów go to wyrywa. Ewangelia Mateusza 8,22. A Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich.
pogwałcił wszelkie obowiązujące obyczaje i moralność. Pogwałcił, olał to całkowicie, nie? I to fajnie się mówi, jak ktoś ma tam iść na pogrzeb, czy coś tam. O, stary, nie iść na pogrzeb, bo to wiesz, umarli grzebią umarłych swoich, tak? Ale ty, w twoich obyczajach, w twojej kulturze, która mieszka, gdzieś tutaj, na tym terenie, staniesz w wyłomie? Ewangelia Mateusza 9,9. Odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. Jego w ogóle nie obchodzi, czy po ludzku robimy coś dobrego, czy niedobrego. Jego tam wszyscy wytykali palcami. W ogóle go to nie obchodzi. Nie obchodzi go to z tej perspektywy, ile teraz zarabiasz. Bo on wszystko nam dał. I mówi, pójdź za mną. A co robi głowa człowieka? Nie mogę pójść teraz za tobą, Panie. Pójdę za tobą, Panie, jak mój próg wynagrodzenia przekroczy 10 tysięcy złotych. Ty jesteś wielkim Bogiem, więc spraw, żebym miał teraz 10 tysięcy złotych i wtedy będę za tobą szedł. Nie będziesz szedł. Jak teraz nie pójdziesz, to nie będziesz szedł wcale. Głowa i system lękowy w taki sposób mówi do człowieka. Jak coś się wydarzy, warunek. Nie ma żadnego warunkowego powołania przez Jezusa. Jezus nie zwraca na to uwagi. To jest twoja sprawa. Idziesz czy nie idziesz? Idziesz czy nie idziesz? Bo on jest w ruchu. Wchodzimy czy nie wchodzimy? Wiecie, to trzeba naprawdę popatrzeć, bo to naleciałości tego świata, w to, że my żyjemy w tym świecie w ogóle i te zmysły i te koncepcje intelektualne, my sobie jesteśmy w stanie wszystko wytłumaczyć. Wiecie o tym. Wszystko jesteśmy w stanie po ludzku usprawiedliwić, tylko do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę i mnie to pionuje. I jak widzę, że mi umysł ucieka w jakieś intelektualne rozterki, to go biorę za twarz. I Ewangelia Jana 1,43. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. Za każdym razem. Jakbyście nie czytali Biblii, w którą stronę, od której strony, po prostu. Tam nie znajdziecie, nikt z nas nie znajdzie niczego innego, tak? I zobaczcie, i to pójdź za mną, ono jest proste dla praw ducha. Jak człowiek jest świadomy w ogóle mocy zmartwychwstania, mocy nowego narodzenia, mocy zjednoczenia z Bogiem, czuje się bezpiecznie, ufa w ogóle, przeżywa to, jest skoncentrowany na wieczności, to co? To idzie za osobą. To idzie. Ale to jest skomplikowane dla człowieka intelektu. I to jest skomplikowane dla człowieka zmysłów. Jak tak pójść? No jak tak pójść? No tak, no. Tak zostawić i pójść co? Jak to? I co teraz? No tak intelekt tak powie, nie? Będzie się usprawiedliwiał, nie? Chociaż tak naprawdę to jest zero wspólnego z odpowiedzialnością, ale... Zobaczcie, naprawdę, zależy mi, żebyśmy się poprzeglądali w tym, bo te intelekty po prostu trzeba naprawdę sprowadzić do właściwej formy. One próbują się tak odzywać, wtedy, kiedy odczuwają dyskomfort. Wiecie, to co mówiłem wcześniej, że Jezus jak powołuje uczniów, pójdź za mną, to nikt nie wie, w co wchodzi. Nikt. Nikt, kiedy rodzi się na nowo, kiedy w ogóle każdy z was, z nas, kto poszedł za Jezusem, nie wiedział, w co wchodzi. Ale musiał podjąć decyzję, czy idzie za osobą, nie? Musiał podjąć decyzję. Wiecie, nawet osoby prorocze widzą odcinkowo, widzą fragmenty, ale nie widzą całości. Bo my żyjemy z wiary i ona sprowadzi do tego, że mamy Jemu ufać. A w wierze i miłości się po prostu po ludzku się ryzykuje. Wiecie, i więc to pytanie, czego szukacie, czego szukasz, przekładając to już na życie każdego z nas, tak naprawdę to chodzi o to, kogo szukasz? Kogo szukasz? Szukaj mnie. Skieruj się na prawa ducha. Na wewnętrznego człowieka.
Z Bogiem komunikujemy się, to wszyscy wiecie doskonale, tak? Ze szkoły wiary, czy na linii duch-duch. A ze światem, za pomocą naszej duszy, tak? Naszych zmysłów, naszego ciała. Ale w praktyce, ja na przykład mam, pojawia się czasami u nas w kościele taki chłopak, pojawia się i znika, pojawia się i znika. Ma takie fazy, że bardziej się pojawia, ma takie fazy, że bardziej znika. I on czasem dzwonił do mnie, był taki krótki okres, i mówi, nie mogę żyć. Ja czemu? No poszedłem do pracy, wróciłem, modlę się, no i kurczę, nie wiem, co się dzieje. Ale co się dzieje? No nie czuję. Ale czego nie czujesz? No nie wiem, bo wczoraj jak się modliłem, stary, ty nie wyobrażasz sobie, to była taka jazda, bo w ogóle... Ja mówię, a on ćpał. Mówię, co, znowu szukasz złotego strzału? Szukasz przeżyć. Przeżyć szukasz. Bo życie tak nie wygląda. Ja nie mam tak. Nie znam ludzi, którzy tak mają cały czas. Ale on ciągle za tym gonił. W zmysłach Boga zamknąć. A, przeżyje. Tu strzał narkotykowo, tu duchowy orgazm. Tak, o, tak, będę czuł. Wtedy jest życie. Nie ma, to się zrywam. Bo to wszystko fałszywe. Bo ja nie czuję. Nie czuję. Nie czułem Boga dzisiaj. Gówniana modlitwa była, bo nie czułem Boga dzisiaj. Nic się nie wydarzyło prawdziwego. Bo ja nie czułem tego. Się słabo czułem, taki jestem zniechęcony. Tak się czułem. Komunikacja z Bogiem odbywa się poza intelektem i poza zmysłami. Nam mogą towarzyszyć emocje. Mogą. Ale nie w ten sposób się komunikujemy z Bogiem. Komunikacja jest duch. Ludzie mówią, widziałem Boga. A ja mówię, jaki to jest Ewangelia Jana 1,18. Że Boga nikt nigdy nie widział. Boga widziałem. Ja rozumiem, że wiecie, jak głoszę świadectwo na ulicy, ja też tak mówię, tak? No bo to trzeba jakoś to opisać. Ale chodzi mi się jakby o sposób funkcjonowania, nie? Właśnie, no bo to czułem Boga, nie? Czułem dzisiaj. Dzisiaj na uwielbieniu. Stary, mówię ci, no naprawdę dzisiaj czułem, bo tydzień temu to nie czułem. Nie czułem tydzień temu, wiesz, jakoś tak. Ludzie chcą zobaczyć, tak? Odczuć Boga za pomocą zmysłów. Albo chcą go wyjaśnić po ludzku za pomocą intelektu. Ja chyba wam to kiedyś mówiłem, ale przypomnę to. To jest takie, kurczę, mocne dostałem wtedy z liścia. Jak to jest, jak w ogóle... Człowiek, który miał jakąś taką konstrukcję, jak ja, taką intelektualną na przykład, to musi mądrze, z Duchem Świętym, modlić się o to, co jakie książki ma czytać. Wziąłem książkę Josha McDowella, no fajna książka, tak, Sprawa Zmartwychwstania. I tam jest między innymi tak, kto nie czytał, to powiem, że tam dowody, które były w sprawie, które są obecnie dzisiaj znane w sprawie zmartwychwstania Jezusa, zostały przedstawione tam rektorom uczelni prawniczych w Anglii i w Stanach. I zadano pytanie, czy w oparciu o ten materiał oni dzisiaj by orzekli, tak, że czy rektorzy albo w sądach, nie pamiętam, nie chcę pomylić, no ale mniejsza z tym, jakieś tam osoby, które są tam u góry, czy orzekliby dzisiaj, że Jezus zmartwychwstał. No i tam byli ateiści, nieateiści, tak, no ale... To było takie pytanie podchwytliwe generalnie, tak, że w oparciu o materiał dowodowy oni musieli stwierdzić, że no tak, że na podstawie takich właśnie dowodów musieliby przyjąć, że Jezus zmartwychwstał. No i ja w ogóle, jak ja się podjarałem w tym, nie? O, jak mi się intelektualnie się nakarmiłem wtedy tym słowem. I pamiętam, polecieliśmy na ulicę, była ewangelizacja. Ktoś głosi, ja tam zaczepiłem faceta, nie? I w ogóle tam zaczynam przekonywać. I przekonuj, wie pan, i zaczynam mu mówić o tej książce. I stoi chłop ze świata. I Bóg powiedział przez tego człowieka do mnie, mówi, tak? A ja myślałem, że w to trzeba uwierzyć. Ja po prostu, jak z liścia bym dostał, w ogóle stoję i mówię, Boże, co ja robię? Co ja robię? Gdzie ja odpłynąłem w ogóle? O. Tak było. Więc wiem, o czym mówię dzisiaj. Ale właśnie chodzi o to, żeby nie szukać tych rzeczy, bo na tym się ludzie potykają.
na tym się potykają, co czułem, jak ja to rozumiem, wartościują sobie te prawdy. Tak? On mówi, szukaj mnie na moich zasadach. Nie żyj zewnętrznym człowiekiem, zmysłami, nie żyj głową, żyj wewnętrznym człowiekiem. Tym żyj. Wiecie, i to, co powiedziałem wcześniej, nawiązując do tego, że jest ogromna różnica. Jest ogromna różnica między szukaniem Jego na Jego zasadach, a szukaniem tego, co ci się od Niego należy. Jest różnica. I oczywiście, powtórzę jeszcze raz, jesteśmy pełnoprawnymi dziedzicami. Możemy i powinniśmy brać, to o to chodzi w ogóle, tak? Oddajemy też w ten sposób chwałę Bogu w ogóle. Ale jest różnica w podejściu i później w sposobie funkcjonowania. Dam wam taki przykład, taki kierunkowy. Przy pierwszym podejściu człowiek idzie za osobą. On do końca nie wie, za czym on idzie. On wie, za kim on idzie. Wielu rzeczy nie wie. No skąd ma wiedzieć? No skąd ma wiedzieć? Ale idzie. Wiecie co? Ale przez to, że on idzie za osobą, on ją chłonie, on jej szuka, tak? To nie ogranicza Boga w swoim umyśle do jakiegoś katalogu działań, do jakiegoś zachowań. Ja tak miałem, to kiedyś składałem świadectwo po nawróceniu, że spodziewałem się w ogóle, że Bóg ma zadziałać w danym temacie i modlę się. I szukam manifestacji, rezultatu. I mam AB. Patrzę, A nie ma, B nie ma, AB nie ma. Boże, gdzie jesteś? AB nie ma. Później mi ktoś powiedział, bo to byłem naprawdę krótko wierzący. Ktoś mówi, posłuchaj, ty się musisz rozszerzyć. Ja, dobra, ABCDF, nie? Ale schemat w głowie został. Został. Trochę czasu mi zajęło, zanim zrozumiałem, że to w ogóle to lęk. I moja głowa próbują to ograniczyć, bo się boi głowa. Bo trzeba być odważnym, żeby pójść nie wiedząc w to. Bo nie wiesz, co idziesz, ale ufasz o sobie. Ale jak to się wydarzy? Ja nie wiem, jak to się wydarzy. Ja naprawdę nie jestem w stanie też odpowiedzieć na wiele pytań, które do mnie pada, w ogóle nie wiem, jak ktoś... Nie jestem w stanie. Czasami jak ktoś ma taką wielką potrzebę, to coś wymyślam, żeby się czuł usatysfakcjonowany, bo wiem, że bardziej tak do niego dotrę, nie zrozumiem i się zerwie z relacji. I to jest w tym pierwszym, tak? Czyli taki człowiek idzie za Bogiem, idzie za Nim, za osobą. Jest otwarty na nowe, na Jego głos, świeży powiew, tak? Jest gotowy na radykalną zmianę, bo to te okoliczności, one przestają wybrzmiewać, bo jesteś skoncentrowany na osobie. Ale w drugim podejściu ludzie mają tak, i to w praktyce jest nagminne, że szukają ściśle określonej manifestacji Bożej. Jezus, ja wzywam Twoje potężne imię, a w głowie ma to się stać tak i tak. Gdzie masz tak napisane? Poza swoją głową. Gdzie masz tak napisane, że właśnie tak to się ma wydarzyć? No mam taką koncepcję. Bo tak to widzisz, bo masz takie doświadczenie. Albo w swoim życiu, albo w życiu innych ludzi. Przyjąłeś taką wiedzę, że Bóg na przestrzeni lat w taki właśnie sposób manifestował się w tym temacie. I ty teraz mówisz, ja Bogu wierzę, ale widzisz ślepo tylko tą koncepcję. Koncepcję, w głowie koncepcja. Tak to się ma wydarzyć. I co jest tego skutkiem? Że nie zauważasz drzwi otwartych, które są obok. Nie zauważamy poruszenia, które jest. Mamy wiedzę, opakujemy to, tak? Przecież wierzę, że mam, ale głowa i oczy szukają tej konkretnej rzeczy. Tak ma być. W taki dokładnie sposób. Ja nie wiem, czy tak ma być. Jak pójdziesz za osobą, to nie wiem, czy tak będzie akurat. Może się rozciągniesz jeszcze po drodze. W praktyce taki człowiek, zobaczcie, on działa intelektualnie na podstawie właśnie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia. To jest człowiek intelektu. Ma wiedzę apostolską, ma. Czasami potężną, ale działa intelektem.
nie działa wiarą za osobą. Intelektem. Tak to musi się zadziać. Tak. Przecież tak to omodlam w tej komorze. Właśnie tak. To chrześcijanie ograniczają Boga w swojej albo intelektualnej, albo zmysłowej mentalności. W swoich koncepcjach, w swoim postrzeganiu Boga. Wiecie, to takie jest, tak, Bóg jest wszechmogący, tak, Bóg to, tamto, tamto, ale w głowie albo w zmysłach on jest bardzo ograniczony. Ludzie dają bardzo wąskie kierunki, jak może faktycznie działać. Żeby nie poburzył czasami schematów, żeby się nie wyłamał. Jak to tak? Można się wyłamać, nie? Tak jest często, wiecie, takich przykładów życiowych, no z pracą, ze zmianą pracy też. Ludzie mają wizję, tam modlą się o błogosławieństwo finansowe, czego się tam w ogóle spodziewają. Tak, że musi być tak, tak, to tak, nie dzieje się. Za chwilę jest jakiś ruch, ktoś jest zwolniony, gromienie diabła czy coś, tak? Ale tak naprawdę mamy mieli koncepcję, że na święta Bożego Narodzenia przyjdzie szef i powie sam z siebie w ogóle, daję ci podwyżkę i chamnie przyszedł, nie? I co teraz w ogóle? Boga nie ma, nie działa to. Może to jednak nie było słowo wiedzy. Może to było intelektualne, bo słyszałeś, przeczytałeś 3 świadectwa takie, usłyszałeś, przeczytałeś w książce i w telewizji mówili jeszcze. Na YouTubie, na YouTubach tak mówili, że tak jest. No to jak może Bóg inaczej zadziałać? No musi przyjść na Wigilię, teraz anioł go natchnie i on przyjdzie, teraz mi da. Nie przyszedł. Wiecie, to dla mnie osobiście to są właśnie takie ważne rzeczy, jakby się dzielę z wami tym. Co ma dla ciebie indywidualnie na przykład większą wartość dzisiaj? Co byś chciał? Wziąć teraz 30 milionów? Czy pokój w sercu? Tylko nie kombinuj. Nie kombinuj, bo to w ogóle trzeba zobaczyć, jak dusza jest ułożona i jak funkcjonuje. I dlaczego tak? Wiele osób weźmie te 30 milionów, a jak będę miał 30 baniek, wszystkie problemy mojego życia odejdą. Ja będę tak szedł za Bogiem, ja będę codziennie na ewangelizację, ja będę rano przed rotundą, tu będę w południe, tam będę wieczorem. Gówno prawda. Tak, bo tam, gdzie są 3 tysiące, są inne demony, tam, gdzie jest 30 tysięcy, są inne demony, gdzie jest 30 milionów, są inne demony. Bo to są inne w ogóle, inne przestrzenie. Ale tego się nie kupi. Kupię sobie pokój, ten, który Jezus daje, głaszcząc karteczki 30 milionów. Jaki to człowiek? Nie wiem, czy intelektualny, czy zmysłowy, jedno i drugie pasuje. No tak. A wierzysz w to, że masz siłę do zdobywania bogactw? I że masz zdolność do zdobywania bogactw? Wierzysz w to? Wierzysz w to? Czy to jest słabe, bo masz pusty portfel? Słabe to jest, tak? Słabe. Jak mogę mieć pokój w sercu, jak mam pusty portfel? Pytania intelektualistów ograniczyli Boga właśnie. Podważyli wszystkie jego prawa i zasady. Bo widzę i mam i tak czuję. Jeszcze przez to spać w nocy nie mogłem, jestem niewyspany. Podsumowując, kochani. Nie zostaliśmy powołani ani na ludzi intelektów, ani na ludzi zmysłów. To nie jest nasze powołanie. Nie z tego się... Nie po to się narodziliśmy, aby się w tym rozwijać. Zostaliśmy powołani do przeżywania życia według praw ducha i wewnętrznego człowieka. Czasami go nie zrozumiemy w naszym intelekcie, ale my nie musimy go rozumieć. My mamy mu wierzyć. Bo do duchowych rzeczy mamy przykładać duchową miarę. I łącząc to, chcę tak, żeby sobie każdy z was też zadał to pytanie. Żeby ono wybrzmiało. Czego albo kogo szukasz? Tak realnie, wiecie. Jesteśmy przed kolejnymi etapami. Jak to pytanie ktoś jeszcze sobie nie zadał i nie zada go w porę, to później może przyjść do niego spore zamieszanie. Może nie wiedzieć, co się dzieje. Będzie stał w rozkroku. Będzie gromił demony. On po prostu może jeszcze prawdziwie ze sobą nie porozmawiał. Może gdzieś nie podjął jeszcze decyzji, tak?
Porozważajcie to. Amen.